Cześć i czołem ludziska, witam was w kolejnym odcinku 7 Days to Die. Moi drodzy, w końcu nadszedł znowu ten piękny dzień, tak jest, impreza, zejdą się goście, będzie zabawa, po prostu mega, nie? Będzie mega. Właśnie, jak impreza, to narobiłem sobie żarcia, zrobiłem sobie serniczek, ale widzę, że on jest dobry na handel, ale zrobiłem sobie też chili dogi. Pewnie, zjemy sobie jednego chili doga. Jak najbardziej, on mi tam daje do wytrzymałości. Mareczku, zobacz, co sobie zakupiłem. Tak jest, oczywiście miałeś totalnie rację, że jak podwyższę poziom negocjacji, no to proszę bardzo. Kupiłem, wyprułem się z pieniędzy okrutnie. Było mnie stać zaledwie na kupno jednego ogniwa słonecznego, ale fajna rzecz. Przez dzień super do podładowania baterii akumulatorów, super sprawa. No a co za tym idzie, oczywiście postawiłem tam na dole pastuchy. Jeden z przodu, drugi tutaj na słupkach. No i oczywiście wykorzystałem znaleźne dwie wieżyczki ze strzelbami, plus wieżyczkę stworzyłem sobie na 9 mm. Myślę, będzie spoko. Tak jest, mam już najwyższy profit tego wieżyczkowego inżyniera, więc mogę obsługiwać automatyczne dwie wieżyczki. Co jeszcze zrobiłem? No na pewno, proszę bardzo, właziki mamy, także spoko, tylko że o co chodzi? Ten właz jest raz ulepszony i on ma 14 tysięcy wytrzymałości, a ściany mają 10 tysięcy stalowe. Więc wiem, że zombiaki będą chciały bardziej atakować ściany niż atakować ten właz. Niestety. Dlatego nie ulepszyłem żadnego innego, bo wszystkie pozostałe, zwykłe, po prostu standardowe włazy mają mniej tych punktów życia, więc jest ok. A co ważniejsze, moi drodzy, tak jak mówiłem ostatnim razem, w ostatnim odcinku, poziom trudności poszedł do góry. O, impreza się zaczyna. O, widzę, moje wieżyczki już ruszyły. Poziom trudności poszedł do góry, tak jest, gramy na mistrz przetrwania, tak jest, ten poziom chyba tak się nazywa. Ten prawie ostatni, no i podciągnąłem ilość zombiaków do 24, z 16 do 24, także jest impreza, zobaczymy, czy gra w ogóle wytrzyma, bo nastawiałem tutaj różnych rzeczy, te pastuchy, widzę, że FPS-y trochę spadają, ale jeszcze nie ma jakichś dramatów, widzę, że moje wieżyczki to w ogóle tutaj robią imprezę, nawet nie wiedziałem, że one mogą strzelać w dół, really, naprawdę. Byłem pewien, że one mogą strzelać tylko w tej linii, jak tu się poruszają, że patrzą mi na ten korytarz. Także wiecie, o co chodzi. Nie jest źle, ale rumor jest po prostu straszny. Tyle wam powiem. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Zróbmy to tak. Może teraz będzie nieco lepiej. Kurde, bo nawet się nie spodziewałem, że jest. Aha, dobra, pastuchy widzę. No, czyli jest tak, jak myślałem. Ciul, ten tam wybuchł. Zajebiście. Już widzę, że będzie po prostu masakra. Dobra, cała moja obrona podstawowa, która była, czyli wieżyczki. Wszystko już szlak trafił. Fantastycznie, mamy zaledwie 19 minut po 22 i szlak to trafił. Tak jest, widzę, że wieżyczki. No tak, bo wieżyczki oczywiście były podpięte do pastuchów. Tak jest, bo domyślam się, że. Nie domyślam się, tylko próbowałem i wychodzi na to, że tylko dwie linie zasilające mogę mieć tam podpięte. No to trochę słabiutko. Myślałem, że więcej można, no trochę lipa. Dobra. Cóż, moja obrona. Którą kombinowałem, moja kombinowana obrona, o tak ją nazwiemy, te moje wieżyczki na czujnik ruchu i tak dalej, tak. Weź stary, pokaż ten swój głupi ryj. Padły, tak jest, one totalnie padły, więc to jest lipa, to jest do przebudowania, to by też jeszcze musiał pomyśleć. No tak, jak można się było spodziewać, przyszedł gruby. Gruby dostał trochę obrażeń od wieżyczek. Czekajcie, bo ktoś mnie tu chce w sępie miłości przyleciał. Czekajcie, grubego muszę zlikwidować, bo jak mi to wybuchnie, to będzie lipa straszna. I co ja to miałem mówić? Kurde, no. Zdecydowanie. Temat do przebudowania, bo ja tymi wieżyczkami jestem zafascynowany. Tylko no muszę to jakoś wykombinować. Muszę pomyśleć. Tylko nad czym ja muszę pomyśleć? Nad jakimś lepszym umiejscowieniem tego. Stary, nie wybuchaj. Ciul, aś mnie napluł. Gdzie on mi napluł? Aha, tu mi napluł.
Stary, tylko nie wybuchnij. Weź, bądź łaskaw i nie wybuchaj. Kurde, ale tu jest tłusto. No i faktycznie mieliście rację. Poziom trudności, pojawiają się mocniejsze zombiaki. Radioaktywne, tam chyba dobrze widziałem. Radioaktywnego majstra. No i dużo grubych, dużo policjantów. No to wygląda naprawdę wesoło, nie? Tym bardziej biorąc pod uwagę ostatnią masakrę z poprzedniego odcinka, właściwie dwie podwójną masakrę, które mi się bardzo podobały, no ale czegoś mi jednak w tym wszystkim brakowało, nie? Tu widzę, że teraz podczas tego krwawego księżyca, no fajnie, wszystko jest super. O, poza tym, że mi się karabin spieprzył. Musimy się go naprawimy. Dobra, no to teraz może troszkę z pompki panów tutaj poczęstujemy. Proszę bardzo. Może nawet będę... O, proszę bardzo, może nawet będę celował. Tylko czy to jest dobry pomysł, stary, na ciebie? Ja ciebie muszę bardzo szybko rozstrzelać, bo jak ja cię nie rozstrzelam, to będzie po prostu masakra. Wziąłem mnóstwo amunicji, ale widzę, że... Kurczę, no do 4 rano... To ja chyba będę musiał się nieźle nasilić. Bo widzę, że zębiaki są zdecydowanie twardsze. No jest ich dużo, 24. Zwiększyliśmy ich ilość. Jest zabawnie. To na pewno. Ale wiecie co? Najlepsze jest to. Ja rozstawiłem w ogóle te wieżyczki, te dwie strzelbowe, automatyczne i... O, czekajcie, sępy tu są. Ciebie się... No, chodź, cwaniaczku. O, coś tu na mnie splunęło, tylko nie jest skąd. O, kurde, panowie. Panowie, widzę, że wy tutaj poważnie podchodzicie do swojego zadania. Przeładuj ziom. Kurde, oni tam dalej nie mogą wyskoczyć. Mi się wydaje, że oni znowu zniszczą ten pierwszy blok. Oni znowu zniszczą ten pierwszy blok, a jak oni zniszczą ten pierwszy blok, to będzie straszna lipa. Jakbym jeszcze nie strzelał po włazie, to byłoby naprawdę superancko. Trochę mnie dziabnąłeś, ale mniejsza z tym. Dobra, tu was pokroimy. Kurde, no ja bym spróbował naprawić ten blok tam, ale może być ciężko. Piesu. No Jezu, przeładuj, stary, lituj się. Czekajcie, kurde, zakazili. O, ty chamie, ty. No tak, wskoczył. No oczywiście, że wskoczył. Gościa szatkujemy. No pewnie, że wskoczył. Kurde, no całkowicie zapomniałem o tych płotkach, żeby tutaj zrobić jakieś potykacze na te Francję i cholerę skakające. Kompletnie mi to uciekło. Damn it. Całkowicie mi to uciekło. O, panie, no kurde, widzę, żeście tu poważnie podeszli do tematu, chłopaki, dziewczyny. No ale spokojnie, Javor przybrał nieco stali, jak i pozostałych w ogóle, żelazo mam ze sobą, w razie jakby było trzeba naprawiać, beton zresztą tak samo. A widzę, że może być nieźle, może być grubo, bo domyślam się, że... Spadaj, pies. Bo domyślam się, że jak oni tu nie mogą przejść, oni się tu potykają, oni ciągle będą zaczepiali o to. Wydawało mi się, że te schodki, które zrobiłem, bo pododawałem tam po pół bloku. Czekajcie, coś mi tu lata. Weź, spadaj. Pododawałem tam po pół bloku właśnie jako schodek. Czekajcie, bo ja mam infekcję. To sobie użyjemy, bo ja widzę, że kolanko też mam nieco obite. Kurde, no i trochę życia mi zeszło, panie. Nawet nie przyuważyłem, abym przydenacił ludziska. O, to taka prawda. To sobie damy tutaj. Wiecie co? Ja sobie może otworzę właz tak na wszelki wypadek jakiś z tyłu. Jakby mi tu znowu coś miało zamiar w ogóle wskoczyć. Na szczęście nic się chyba nie detonuje tam. Nic się nie detonuje na dole. Widzę, że tu... O kurde, radioaktywny John. Spoko. O, znowu mi się karabin zepsuł. No przy takiej ekipie to już chyba zdecydowanie faktycznie dobrze byłoby zainwestować w drugi karabin. Faktycznie mam drugą M60, więc dałoby radę ją trzymać po prostu w zanadrzu, tak? Chociaż ten no, czas naprawy nie jest tu jakiś hardkorowy, czy coś. No to, aha, ja myślałem, że to Sembla, to jego zwłoki. Dobra, postrzelajmy trochę z tego. I właśnie, jeszcze pytanko, bo dorzuciliście mi takie w komentarzach losowość krwawego księżyca. Jakby nie ogarniam, które to jest ustawienie, bo widzę, że tam jest jedno, dzięki któremu tam niby może 3 dni być po ślizgu. Ale pisze, że tylko 3 dni jakby później może być, nie? W tym przedziale od 1, 2, 3, no wiadomo o co chodzi. Można to jeszcze jak najbardziej zmienić i tak dalej, ale czy to jest właśnie to ustawienie? Przy którym pisze, że
Właśnie Krwawy Księżyc może być 3 dni przesunięty. Może nie, że później, że będzie na przykład zamiast 35 to byłby 38, dajmy na to. Czy mógłby też być na przykład 32, tak? Czy to o to chodzi? Czy to jest to ustawienie? No bo kurczę, no serio? To taka losowość? No to naprawdę byłaby bardzo fajna i bardzo ciekawa. Też bym tym nie pogardził. Strach byłoby się po prostu bać, wiecie o co chodzi. Taki, no oczywiście nie byłoby to znienacka, bo jak tylko rano bym zobaczył info, że dzień dobry, tu będzie dzisiaj Krwawy Księżyc, imprezka, no to wiadomo, to człowiek jakoś się tam jeszcze od rana po prostu przygotuje, tak? Więc nie wiem, no mogę to zmienić, jak najbardziej mnie to tak w sumie, wiecie, ni chłodzi, ni ziębi, jakby nie było. Ale widzę, że no młócka tu jest fantastyczna. Pocisków mi już poszło chyba ponad połowa tego, co miałem w plecaczku. O, czy ja potrzebuję się zająć moją infekcją? Nie, no damy radę, spokojnie. Nawet nie muszę się stąd ruszać. Właściwie, ruszyć bym się mógł. Mógłbym przeładować te wieżyczki. To też jest jakaś opcja, czekajcie. To sobie wrzucimy tutaj, żebym ja te wieżyczki mógł pozbierać. Ja was tu trochę wystrzelam, co wy na to? Zgadzacie się? W ogóle tak, wbiłem ten najwyższy poziom handlarza, tego negocjatora. A co za tym idzie, u wszystkich handlarzy oczywiście w skrytkach pojawiły mi się tam jakieś fajne bajery i tak dalej. Objechałem bodajże 3. Tak, no tak jak widzieliście, kupiłem baterie słoneczne, te panele słoneczne. Zostało mi tam jeszcze trochę grosiwa, ale jeszcze kupowałem książki. Kupiłem bardzo fajną książkę, która, to jest coś chyba walka w mieście czy coś takiego, która pozwala mi w ogóle na coś mnie tutaj syczy na mnie? Nie, wydawało mi się, że biegam w pancerzu bez jakby obciążenia, że on mi nie przeszkadza, ten pancerz podczas walki. No, z jednej strony kurde fajnie, ale pytanie, czy to faktycznie działa, nie? Bo jakby, nie wiem, nie zwracałem na to uwagę. I oczywiście wiem, że jak jestem w lekkim pancerzu, a tym bardziej bez pancerza, no to się śmiga szybciej, tak? Weź, gościu, spadaj. Ale coś tak patrzę sobie, że dawno grubego nie było. Z jednej strony spoko, bo no ciągle gdzieś z tyłu głowy mam, że te sukniesyny mi wybuchną i zrobią mi tutaj jesień średniowiecza. I to by była troszeczkę lipa, to by mi się bardzo nie podobało. Jak stoimy z pociskami? Tysiaka jeszcze mamy, dobra, no nie jest źle. Ja mam jeszcze dość, chyba drugie tyle mam spokojnie w skrzyni. Ale no kurde, nie powiem, no zapasy zbierałem, to fakt, nie? Tak mi się, kurde, Javor, ty jesteś przygotowany, panie, tam pół skrzyni, 7,62, no to co, to ja to już będę miał do końca gry ever, nie? No ale jak ja tu widzę, jest kurde za 20, proszę ja was, pierwsza. Jeszcze 3 godzinki mnie czekają. No i dobra, wszystko fajnie. Ja to widzę, że to przeżyję. No jeśli nie zdarzy się tu jakaś straszna drama, czy coś w tym stylu, no to jakoś tragicznie nie będzie z tego, co widzę. Ale zombiaków jest mnóstwo. Czekajcie, idę przeładować jednak te wieżyczki. Jezu, ale tu jest dropu, nie? Kurde, jeszcze jakby mi wrzucało tą wieżyczkę tutaj. Oho. A, ty cholero, umrzyj. Weź to, stary, przeładuj. Z łaski swojej. Oni, nie, no przejść nie przejdą przez te włazy tak szybciutko. A, gdzie ja mogę to postawić? Ja to już mogę postawić tu. Pani wieżyczko, proszę się częstować. To też przeładujemy. Co tu jest? No grubych nie ma. Tu jest ogólnie ok, widzę. Czekajcie, jak ja to postawię, nie wiem, czy ona sięgnie w ogóle, ta wieżyca. A nie, no pewnie, że daje radę. Także spoko, ja ich też tu mogę troszeczkę przerzedzić. A no fajnie by było, jakbym przeładował, wiecie o co chodzi. Zniszczyli ten was? Nie, nie zniszczyli, ale dobra, ja was tu mogę troszeczkę poszatkować. Czekajcie, coś tu plunęło, tylko nie wiem skąd i gdzie. O, ty sępie! Faktycznie to jest ten sęp, co mówiliście, sęp feral. Że on będzie tu robił srogie plucie, nie? Ale widziałem, że z celnością u niego jakoś tak średniawka bez rewelki. Jak tam w ogóle moje wieżyczki? A no nie, spoko, wieżyczki przeżyły, tylko po prostu nie mają, krótko mówiąc, zasilania. Dobra, ja to będę musiał wszystko przebudować, żeby to było absolutnie poza zasięgiem zombiaków. No tak, widzicie, bo na tych słupkach betonowych miałem ustawione pastuchy. Tutaj i dwa na dole. No jak ten gość tam wybuchł,
Na dole. Na szczęście schody widzę są całe. Na szczęście. Kurde, dobrze mnie tknęło, żeby wypróć się ze stali i faktycznie zrobić to w ten sposób. Tylko czemu oni... Aha, no oni niby wybierają teraz najprostszą drogę do mnie, tak? Że oni się tutaj... Oj, czekajcie, coś mi tutaj... O ty sępie, ty iżesz cholero. Myślałem, że tu znowu wskoczył jakiś amator. A, jak ja stoję tutaj, tak, to oni mi tutaj niszczą, starają się wejść w ogóle, ten słup zniszczyć betonowy i tak dalej. Ale widzę, że im kompletnie, kompletnie nie idzie. Nie, no dobra, dramatu nie ma, tylko że... Kurde, wiecie co? Ja tak o tych wieżyczkach myślałem. One, to, te wieżyczki w ogóle, to byłaby super sprawa, jakby były jakieś pojemniki z amunicją do nich. To znaczy, wiecie, żeby się przeładowały z tego pojemnika, że ja tam umieszczam jakąś ilość i automatycznie jakoś uzupełnia, nie? No fajne by to było. Ja wiem, że byłoby to po prostu mega, mega uproszczenie. Widzieliście, gdzie gość w ogóle wskoczył, nie? Ty, a ty, majster, co robisz, chłopie? No, ja będę musiał zdecydowanie te słupy, kurde, widzicie, zapomniałem o nich, żeby zrobić w stalowe. Ale widzę, że tutaj, no dobra, tak jak mówię, no szoku strasznego nie będzie. Widzę, że dajemy radę, ja i moje wieżyczki. O... Na czym ja to jeszcze myślałem? Nad podłączeniem tej elektryki. Do jednego takiego słupka mogę podłączyć maksymalnie... Idziesz w cholerę. Mogę podłączyć maksymalnie dwa. Kurde. Czekajcie. O... Szybki antybiotyk? Myślę, że tak, że zrobimy sobie szybki antybiotyk. Mała przerwa. Dramatów nie ma. Gdzie mam antybiotyki? O, tu mam nawet roślinny. O, użyj. Tak, bo jeszcze mamy nisko. Kurde, w ogóle... O, właśnie. Jak już tu jestem... No bierz stary wszystko, nie? Jakby nie... A, bo widzę, że mamy w pół do drugiej, a mi się tutaj troszeczkę... no uszczupliły. Zdecydowanie moje zasoby amunicji się uszczupliły, ludziska. Widzę, że na tym poziomie trudności, przy takiej ilości zombiaków, no to jest ciekawie, tak? Jeszcze tym bardziej, czekajcie, ja mam ustawiony czas 90-minutową dobę. Więc kurczę, no jak ja bym ustawił jeszcze tą 120-minutową dobę, no to totalnie, to jestem bez jakby bez amunicji w tym momencie. To jest więcej niż pewne. Czekajcie, jak... O, właśnie, karabin naprawimy. Naprawmy karabinek. O, to sobie naprawię. Weź, spadaj, dziewczyna. O, dostaniecie tak. Czekajcie, zniszczyli... Nie, myślałem, że mi zniszczyli wieżyczkę, ale widzę, że jest spoko. Kurczę, no... zastanawiałem się nad tą strzelbą wielostrzałową, tylko się obawiałem, że narobi mi tu zbyt dużo dymu. Że sam sobie narobię... narobię lipy, nie? Naprawimy to. Nie, no widzę, że... Kurde, no przebić się jako tako nie przebiją. Te włazy dają radę, widzę. Także strasznie nie jest, ale... jak byłoby więcej grubych? Ja mówię, jestem zdziwiony, że nie ma faktycznie więcej grubych, bo jak oni by mi się tu zaczęli detonować, no to jest miazga. Jestem ciekawy, w jakim stanie są te stalowe schody tam na dole. One się nie zniszczyły całkiem, także jest okej. Ale z drugiej strony, no mówię, kurczę, jakby mnie nie tknęło, żeby to wszystko stalą wesprzeć, no to byłaby masakra, nie? Te schody by... O, czekajcie, bo widzę, że kolega przyleciał. O, dwóch kolegów, proszę bardzo. Dwóch czy trzech? Nie, dwóch kolegów. I rozumiem, że do tego limitu 24 zombiaków liczą się również te sępie miłości, nie? Na pewno. Ale jest źle, no myślałem, że będzie gorzej. Że zacznie jakoś haniebnie gra w ogóle tutaj flaczyć, czy coś w tym stylu. Kurde, poziomik 101, nawet nie wiem, kiedy to się stało. Chyba to już drugi albo trzeci podczas tej nocki. Fajnie. Coś chciałem ulepszyć. Negocjatora już mam ulepszonego. Poszukiwacza skarbów chyba bym chciał ulepszyć, albo nie. Chyba mam go na trzecim poziomie. No i te drony, tak jest, kurde. No drony, powiem wam, bardzo mnie zachęciły. Fajna sprawa, tylko że no tak jak mówiliście, no pisaliście mi, że schematy to ja muszę znaleźć. Co jest? Sępie miłości. Co robisz?
Dwóch czy jeden? Kurde, no trochę mi to tutaj za widnokrąg zasłania. Nie no, strzelba też daje rady. Jak wypalisz łeb, to no, to nawet ten radiacyjny tutaj klęka i się modli. Także spoko, ale widzę, kurde, już chyba, a nie, myślałem, że same elitarne zombiaki, nie, te ferale, czy jak one się tam nazywają, z żółtymi oczyskami. O, proszę, jednak zniszczyli. Jeden właz padł. No, gdybym go nie naprawiał, no to oczywiście padłby o wiele wcześniej. Ale konstrukcja sama w sobie jest cała. No, obyło się bez większych zniszczeń. I jeszcze pytanko, bo wy mi na początku praktycznie serii, jak budowałem te moje konstrukcje obronne i tak dalej, mówiliście o gościach, którzy mają jakiś tam pas z granatami. Czy oni są, to jest na najwyższym poziomie trudności, czy ja muszę mieć jeszcze wyższy poziom po prostu postaci, tak? Żeby oni się zaczęli pojawiać. No nie, wiecie, nie żebym narzekał, bo domyślałem się, że oni są gorsi niż gruby. Bo gruby wybucha, jeśli go nie odpowiednio nie dobije w odpowiednim tempie. A kurczę, a ci z granatami to rozumiem, że podlatują i nara, nie? I będzie chydysz. Dobra, postrzelajmy trochę w ten sposób. Aha, żebym postrzelał, nie? Czekajcie, bo tu sępie miłości. Co chcesz? Idziesz w cholerę. Dobra, trochę was tu trzeba przerzedzić, moi drodzy. W ogóle miałem opcję kupić rakietnicę. I jakoś tak się, wiecie co, waham, bo nie widzę tutaj... nie widzę tu specjalnie mądrości w rakietnicy. Już na pewno nie w obronie w tak ciasnym miejscu jak to. To nawet nie podlega dyskusji. Gdzie taka rakietnica by się mogła przydać? Rozumiem, że jakbym stworzył odpowiednią, nie wiem, arenę, powiedzmy, na przykład przed tym, tak? Przed tą konstrukcją, przed tym tunelem, stworzyłbym jakąś taką większą arenę, gdzie by się tam względnie troszeczkę mogły rozbiec te zombiaki. Weź, spadaj, hopie. Mogłyby się rozbiec te zombiaki, no to tam bym mógł... Czekajcie, co mnie zaatakowało? Aha, o, chyba za blisko podszedłem, no tak. No to w takim wypadku na takiej arence, jakby ich tam było więcej, no względnie nie zniszczyłbym swoich konstrukcji. No bo nie wiem, na ile ta rakietnica ma moc, wiecie, że co, ja tu dmuchnę teraz ten korytarz i nic z niego nie zostanie, tak? O, proszę bardzo, kolejny poziomik, świetnie. No tak, ten krwawy księżyc jest naprawdę, naprawdę udany. Chociaż, aha, czekajcie, bo oni mi tutaj strasznie... Nie, myślałem, że gorzej jest, ale coś strzeliło, coś pękło, tylko nie wiem co. Czekajcie, Sempiu? Gdzie jesteś, Sempiu? Sempiu, chodź tu! Oho, no kurde, a tak cię fajnie chciałem zdjąć w skrzydło, gościu. A, tu jest, kurde, nieźle pokiereszowane? Czekajcie, przerzedźmy te sytuacje tutaj. Już lepiej się czujecie? Ja wiem, że jest sroga impreza. Nawet Kevin się pojawił. Bang, stary, teraz zostajesz ładnie w skrzydło. Tak jak chciałem. Właściwie to mógłbym przycelować nawet. Myślę, że byłoby to lepsze, jakbym mi tak zaczął strzelać w głowę. Na pewno schodziłoby mniej amunicji, tak? I poza rakietnicą jeszcze u handlarzy była opcja karabinu snajperskiego. Tego był na pierwszym poziomie, także jakoś specjalnie nie chciałem szaleć. Rozumiem, że on jest lepszą wersją tego karabinu dwutaktowego, tak? Że jak go ładnie dozbroję w lunetkę i tak dalej, no to mogę ściągać wszystko z kilometra. Dobra, tego gościa mamy z głowy. Jakieś sępy. Właśnie chciałem sprawdzić, jak bardzo mi tutaj... No nie, myślę, że bardziej sępy tu nadwyrężyły temat. Cześć, Krysia, co tam słychać, dziewczyno, u ciebie? Jak tam? Jak życie? Widzę, że niekoniecznie. Co tak się... Co się znowu zmniejszył się ruch w interesie, widzę. 3:20. 40 minutek zostało, a tutaj jest... jest lipa. Dlaczego jest lipa? Ja się zapytuję. A, nie, ty mnie chciałeś z zaskoczenia wziąć. Umrzyj, dziadu jeden. I co, że już fajnie, tak? Cisza, spokój. O,
Boga cisza, moi drodzy. Dobrze, kurde, ale tu jest łupów żołomatko. Amunicji zostało mi 1930 sztuk, plus to, co mam w magazynku. Dobra, obrona fajna, ale konstrukcja mojej obrony była do dupy po prostu. Bo tak jak mówiłem, to wam... O, i zniszczyli mi tą na 9 mm. Ile ty w ogóle strzeliłaś, wieżyczko? O Jezu, ledwo co, 34 pociski, śrutki wystrzeliłeś. A ty, mój drogi? A ty to w ogóle nie strzeliłeś kompletnie ani razu, nie wiem dlaczego. Nie łapię tego dlaczego. No, ja to podłączyłem tutaj, tu były stały te pastuchy, nie? No i od tych pastuchów pociągnąłem kable do tego i do tego. No, a gruby postanowił tu pieprznąć w kosmos i nara, nie? Chciałem sprawdzić, no kurde słabo, no myślałem, że gruby zrobi większe dymy swoim wybuchem tutaj. No betony atakowali, to też jakoś dupy nie urywa. Czekajcie, tu... No nie, no tutaj te schody są jakoś takie bardziej, widzę, zmasakrowane. Jak ten pierwszy blok? O, panie, no ten... No i jak zwykle, ten blok jest... Jest mega dojechany. Naprawimy go oczywiście od razu. Dobra, no ja widzę, że już goście się rozeszli. Także, no, moi drodzy, mnóstwo zombiów, wyższy poziom trudności. Czekajcie, ja może ten, tak, zrobimy tak, ja zacznę zbierać ten drop, kurde, no jest go tu masakrycznie. No tak, no w końcu zwiększyłem jeszcze ilość zombiaków, jakby nie było. 7,62, tu sobie to wrzucimy. Większy, o, nawet miałem przeciwpancerne, no, widzicie, nawet nie użyłem, nie? To by było trzeba kombinować, to by było trzeba klikać i takie tam, wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj na razie do naprawy nic nie będę potrzebował. No ty nie, ty jedziesz tutaj. Przecież, że tak. Proszę bardzo. A, w ogóle kuźnia idzie mi na maksa, nie? Kuźnia idzie mi na maksa, tylko fajnie, że nie idzie na maksa, nic tu nie ma. O, żelaziwo mi się przetopiło, to wrzucę sobie jeszcze więcej stali. Potrzebuję stali, dużo stali. No i wybiorę się do kopalni. To trzeba wszystko ulepszyć. Tu wszystko musi być ze stali, moi drodzy. Tak jest. Inaczej to nie będzie wyglądać. Dobra, łupy. Moi drodzy, łupy oczywiście, że tak. Poziom mam wysoki, więc myślę, że też coś tutaj fajnego... gówno. Dobra. Tak sobie. Szału nie ma. Bomby. No dobra, no niech będzie, no... Liczyłem na jakieś takie bardziejsze, wiecie, nie? Ale jeszcze zobaczymy, bo tego tu jest od cholery. Ciekawe, czy mój samochodzik jeszcze stoi. Bo zaparkowałem go totalnie z boku. Z boku całej tej sytuacji. Kurde, widzicie, teraz zobaczyłem. Ogarniacz. Ja już mam chyba z 10 tych ogarniaczy. To mogę od razu zezłomować, bo mam lepszy. To pójdzie wszystko do kuźni, oczywiście, że tak. Miałem użyć ogarniacza. Miałem, o, stalowa łopatka, ale ja już mam taką. Kurtka hazmatowa, proszę. O, i tu fajnie, kasiurka nawet. Właśnie, ludziska, bo wyście mi mówili, o, trzeci poziom łopaty stalowej, świetnie. Wyście mi mówili takie rzeczy, że na napromieniowanych terenach ja będę się napromieniowywał. Proszę mnie to wyjaśnić. Gdzie jest mój stalowy kilof? Mój stalowy kilof jest tu. Dziękuję bardzo. Proszę mnie powiedzieć, o co to się rozchodzi. Bo ja przecież jeżdżę. Bywam, że tak powiem. Może nie jestem stałym bywalcem na tych pustkowiach, no ale jednak trochę tam przebywam. Czy to są jakieś specjalne warunki tego napromieniowania, że tam mnie ma napromieniowywać, czy o co to chodzi? Jakby to mnie bardzo interesuje, wiecie o co chodzi. No bo w takim wypadku trochę ten hazmatowy jest bardzo zbędny. No mam już buty, nie? O, topór ze złomuj. A właśnie, jeszcze pytanko. Kto mi o tym pisał? Marek, ty mi chyba pisałeś. Dobra, to jest do wzięcia. Ty mi pisałeś, Mareczku, o pancerzu wojskowym. Jeśli się nie mylę, bo dużo ostatnio komentarzy było. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale jak najbardziej pisałeś, ktoś mi pisał o tym pancerzu wojskowym. Żebym się już zaczął do niego powolutku przyzwyczajać. Tylko, o właśnie, teraz, gdzie jest moja zbrojownia? Tutaj, ja mam pancerz wojskowy. Wojskowe buty, wojskowy hełm, wojskowe rękawice. No i mogę również kupić wojskowy
kamizelkę wojskową. Tylko, że one są traktowane jako lekki pancerz, tak? Bo pisze, proszę bardzo, poziom ochrony lekkiego pancerza. I proszę mi powiedzieć, bo ja się tutaj ciekawię bardzo z tego powodu, ja mam hełm SWAT. Super. I czy stalowy pancerz to już jest finito caputo, że to już jest najwyższy poziom zajebistości, że tylko tu mogę dorzucać płyty na przykład, oczywiście jeśli kiedykolwiek dorwę te modyfikacje, bo nigdzie ich nie mogę dorwać. Czy to będzie po prostu wszystko? O, czemu ja tego nie mogę modyfikować, halo? Aha, że on po prostu taki jest? To co tu chodzi z tym hełmem? Dobra, hełm, idź pan folerę. Czekajcie, to sobie od razu tu wrzucimy, niech to się tu pali. Glina poczeka. Pewnie, że tak. Pucharki tak samo. No i tak jak mówię, to mnie z tymi pancerzami bardzo, moi drodzy, znurtował mnie ten temat. O, tak to ujmę, kompletnie nie po polsku, znurtował mnie ten temat, bo nie wiem, czy mam się jeszcze bardziej, kurde, przyłożyć. No i tak się przyłożę, wiecie o co chodzi, do Seven Daysów, ale... Czy faktycznie jeszcze jakieś lepsze pancerze są? Ciężkie? Że jest jakiś właśnie pancerz SWAT? Że go zna... Bo w sumie właściwie to tych wojskowych to już znajdowałem od pewnego czasu, ale SWAT nie znajdowałem w ogóle. No właśnie. I tu... No dobra. Coś mi tam świta, powiedzmy, w głowie, tak? W związku z tym, ale nie wiem, co z tego wyniknie. Czekajcie, dobra. My tu gadu, a Chińczycy się mnożą. Czekajcie, to były medykamenty. Zróbmy to jakoś po ludzku. Medykamenty, później sobie będę porządek robił, bandażory, chociaż też te bandaże już mi są tak potrzebne jak, no właśnie mówiłem, ogarniaczy, mogłem sobie wziąć ogarniacze, 50% przecież do obrażeń zasięgowych, nie, no to robiłbym tam jakieś lepsze dypsy i te sprawy. Dobra, żywność, wrzuć tu stary wszystko do żywności, co to jest, herbatka z nawłoci jeszcze, o, minso, chili, no, chili dogi sobie zrobię, kurde, ale strasznie zgłodniałem, widzę, właśnie, głodny po imprezie, czemu ja tego nie mogę użyć, halo? Jesteś zajęty, ale czym ja niby jestem zajęty, halo? Co tu się... A, chyba mi się tu jakiś kraszyk zrobił? Taki gliczyk, bardziej bym powiedział, nie kraszyk, bo nie mogę ani broni przełączyć. Chyba, że ja coś kliknąłem. Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, co ja kliknąłem. Czy ja mogę na przykład przeszukiwać dalej? Te moje łupy? No mogę. Czy to chodziło o ten łup? No niekoniecznie. No ale dobra, no ciul, no to przeszukam to chociaż do końca. Trochę wincy żarcia, no... Proszę, wojskowy pancerz chroniący nogi. No i to też jest lekki pancerz, to jest to, o czym mówiłem, tak? No i tak, póki co znalazłem tylko jeden ten hełm SWAT. A co za tym idzie, to już koniec mojego dropu. Szkoda, myślę, że będzie więcej. Okej. Okay. Dobra, właśnie, miałem mi zobaczyć, czy samochód żyje. Wiecie, o co chodzi. Panie samochodziku, proszę mi powiedzieć, że się zombiaki nie uwzięły na pana. Nie uwzięły się. Oczywiście wiatrakowca, wiecie co, wiatrakowca to ja sobie stąd sprzątnąłem. Jest, żyje mój samochodzik. O, proszę, i też nie mogę do niego wsiąść. No, bardzo ciekawe. No, jakiś taki gliczur się musiał chyba zrobić, albo ja coś kliknąłem i czegoś nie ogarniam. Tak się teraz zastanawiam, bo widzę, no tak, no co, karabin mam włączony i tu się nic nie dzieje, moi drodzy. Dobra, ludziska, ja wam powiem tak, no fajna obrona była, spoko, dużo zombiaków, no troszkę mnie z początku, powiem wam, troszeczkę się zdygałem, wam powiem, jak on mi się tam wysadził. A, ja już wyprzytykałem całą amunicję, no tak, no bo kto by pomyślał, że 1000 amunicji na dwie wieżyczki to mało. Jak ten mi tam wybuchł na dole i mi szlak trafił tę całą obronę na dole, to się trochę zdygałem, myślałem, że będzie lipa. Że będzie mega lipa, no ale się okazało, że te dwie wieżyczki dały radę, mój karabin też, te stalowa konstrukcja też jakby ogarnęła wszystko, tak? No nie wiem, no to pewnie będzie kwestia kolejnych krwawych księżyców, mojego wyższego poziomu, czy nie wiem, może podniosę na poziom trudności szaleniec, nie wiem, zobaczymy, ja jestem szalony, nie jestem normalny do końca, także wiecie o co chodzi. Ludziska, a w tym odcinku oczywiście to byłoby na tyle, mam nadzieję, że ta obrona, ta walka podczas krwawego księżyca wam się podobała, oczywiście jeśli macie mi coś do powiedzenia, to walcie w komentarzach, nie krępujcie się totalnie, a jeśli byście przy okazji chcieli zostawić łapkę, no to już się w ogóle nie musicie to całkowicie krępować, także przyjmuję wszystko na klatę. Także to tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.